będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy ponownie widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Wtorkowy wieczór poświęcimy na spotkanie, tak można powiedzieć, z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, którą Państwo bardzo dobrze znacie, o niej słyszycie bardzo często, o niej też możemy czytać w naszym dzienniku, widzieć na stronach internetowych, no i także w Radiu Maria i Telewizji Trwam co jakiś czas rozmawiać na temat tej uczelni i oczywiście z myślą o kształceniu studentów, nowych uczniów, studentów, absolwentów naszej uczelni, którzy, jak się okazuje, to jest bardzo pozytywny znak, idą, że tak powiem, w świat. Zostają też i u nas część, ale część idą w świat, znajdują ciekawe zawody i no, rozwijają się dalej. To też jest bardzo pozytywne, więc dzisiaj temat nieco zawężony, ale będziemy mówić w kontekście całej naszej szkoły, bo przecież to jest jeden organizm, chociaż dzisiaj skupimy akcent, damy na inżynier, informatyk, wiedza i nowoczesność. To coś, co świat współczesny teraz bardzo szeroko chce zagospodarować, połknąć niejako inżyniera, informatyka. Inżynier, informatyk potrzebny jest wszędzie. Dlatego też witamy w naszym studio gości związanych bezpośrednio z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. Witam panią doktor Ilonę Nowosad, która jest informatykiem, a także dziekanem naszej uczelni. Szczęść Boże, witamy. Nie po raz pierwszy tutaj znana naszym słuchaczom. Pan doktor Grzegorz Osiński, informatyk, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witam panie doktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże. Nie muszę wiele przedstawiać, również pan jest znaną postacią i twarzą, ale dzisiaj szczególne miejsce, bo opowiemy o tym, czym pan się zajmuje jako pedagog, wykładowca, wychowawca, tak niejako można powiedzieć, prawda? Tak, spróbujemy. To się razem łączy. Jest pan magister inżynier Adam Szalach, informatyk i dziennikarz zarazem. To ciekawe połączenie. Szczęść Boże. Tak jest, absolwent i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I witamy studenta informatyki, a więc to najmłodsze pokolenie, ten pierwszy, prawda, może być etap kształcenia w naszej szkole, uczelni. Pan Konrad Poręba, kierownik studenckiego projektu, proszę mi powiedzieć, co to jest, BCA czy BCE? Tak, to jest studencki projekt BCA, dotyczy budowy interfejsu mózg-komputer. I przed panem jest ciekawy tutaj eksponat. Pokażemy go na chwileczkę, do niego powrócimy za chwilę. To wygląda jak skorupia żółwia połączona kabelkami, ale to nie jest na pewno to, to jest coś innego, bardzo ciekawego. A więc witamy was serdecznie, witamy się nawzajem w naszym studio i zaczniemy od uczelni, bo to jest ta alma mater, prawda? Mówię, matka karmicielka, to jest ten początek trwający już dobre tutaj lata. Powiemy o naszej szkole, a więc mamy pani dziekan studia. Co one oznaczają? Dzienne, wieczorowe, dzienne, zaoczne, pierwszego, drugiego stopnia. Przedstawmy może ofertę taką, mówiąc tak po gospodarsku. Uczelnia kształci na 5 kierunkach. Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna są to studia zarówno pierwszego i drugiego stopnia. I również w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kolejnym kierunkiem jest... Mam tutaj podpowiedź. Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne to jest... Tak, to są już specjalności. I kultura medialna. Specjalności, które są obierane na wyższym semestrze. To jest ten kierunek wyróżniony też przez Polską Komisję Akredytacyjną, tak zwaną PAKE. Tak. A więc dziennikarstwo i komunikacja społeczna. A jeszcze na marginesie podam, że według rankingu Perspektyw to jest to najlepsza szkoła w Polsce pod względem też warunków studiowania. To rzeczywiście jest bardzo ważne. Drugi kierunek z pierwszego stopnia to jest politologia. Politologia, tak. No i tutaj również oferta dotyczy zarówno studiów pierwszego i drugiego stopnia w trybie dziennym i zaocznym. I powiemy marketing polityczny, to jest ciekawa rzecz, polityka społeczna i ludnościowa i polityka międzynarodowa. To są studia licencjackie, 6 semestrów, ale także drugiego stopnia też znajdziemy, są to 4 semestry magisterskie. Tak jest. Przy czym magisterstwo też magisterskie, ciekawe jeszcze jest bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne. To są te rodzaje politologii na drugim stopniu studiów. Następnie mamy dział? Kulturoznawstwo. Jeśli chodzi o kierunek kulturoznawstwo, studia odbywają się tylko na poziomie pierwszym, czyli są to licencjackie studia.
Kolejnym kierunkiem, również dostępnym na studiach pierwszego stopnia, to informatyka medialna. Ale jest to nowy kierunek od roku, prawda? Tak, to jest obecny kierunek, który jest niezwykłą rzadkością w Europie. W Europie tak słyszymy naprawdę zapowiedzi ojca dyrektora, chyba cztery stolice. Poza Toruniem, bo w Polsce tylko jedna taka uczelnia i to jest właśnie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, która prowadzi taki kierunek. Informatyka medialna to jest taka nowość. Można powiedzieć również, że to jest informatyka w mediach albo takie dziennikarstwo związane ściśle z technologiami internetowymi. Czyli dziennikarz znający się na informatyce bardzo dobrze. To jest tak taki, jest. Wyjdzie z tego taki efekt. Natomiast ja bym jeszcze wrócił do kulturoznawstwa. To jest studia licencjackie, ale bardzo ciekawe kierunki. Jest to najbliżej moich zainteresowań. A więc kultura audiowizualna. To też jest coś specjalnego. Tak. Turystyka kulturowa. Tak. Bardzo też rzecz teraz na czasie, kiedy mamy otwartą tutaj, prawda, Europę, szczególnie zachodnią. I okres urlopowy. Techniki aktorskie i reżyseria. To też jest bardzo ważna rzecz, że rozwijamy się w tym kierunku. I jeszcze ciekawe, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. Więc to też są dla tych bardziej humanistycznych umysłów też możliwość. I jak pani dziekan przedstawiła nam już informatykę medialną, informatyka, techniki multimedialne, grafika komputerowa i mamy jeszcze drugiego stopnia politologia. To już mówiliśmy, tak? Bo to było w tym bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja, dziennikarstwo polityczne. I jeszcze dziennikarstwo i komunikacja społeczna. To jest takie tutaj na drugim stopniu, a więc dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska. To jest też bardzo istotne. Tak, to są studia magisterskie. Tak. I dziennikarstwo online, marketing sieciowy, to też jest tutaj z tym związane. Ja przypomnę, że Wyższa Szkoła również uczestniczy w tym projektach, prawda, kształcenia czy dokształcania rzeczników prasowych, prokuratur, sądów. Tak, są to szkolenia medialne, które tak właśnie służą temu, żeby nabyć tych kompetencji, umiejętności prezentacji przed kamerami i wypowiedzi takich właśnie publicznych rzeczników prasowych między innymi. I oprócz tego jeszcze jest miejsce dla tych, którzy chcą studiować studia podyplomowe. Zaoczne. To są studia podyplomowe, czyli oferta dla słuchaczy, którzy posiadają już dyplomy szkół wyższych. Mogą być to zarówno dyplomy licencjata, jak też magisterskie. No i nie ukrywam, że w tym roku uczelnia wychodzi z nową ofertą dla słuchaczy właśnie studiów podyplomowych. Będą to nowe kierunki. Warto śledzić również informacje na naszej stronie. Lada chwila również pojawią się takie zajawki na stronie internetowej dotyczące tych nowych kierunków studiów. A te, które już są, czyli tak, dziennikarstwo, grafika komputerowa, techniki multimedialne, marketing internetowy, tak, polityka ochrony środowiska, ekologia, zarządzanie, to już jest. Polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, to już mamy. Retoryka i komunikacja społeczna. Rzecznik prasowy, taka. Tak. I będą jeszcze nowe ogłoszone. Jeszcze nowe. Dobrze. Tak. Czyli śledźmy najlepiej tutaj stronę internetową Wyższej Szkoły, a więc wsksim@wsksim.edu.pl. Tam będą się pojawiać nowe rzeczy. A też dołóżmy, że mamy też projekt Erasmus, uczestniczy szkoła, prawda? W ciekawej wymianie młodzieży. Przez uniwersytety europejskie, tak, jak na razie. Uczelnia posiada kartę uczestnika w programie Erasmus+. To oznacza wymianę międzynarodową zarówno dla studentów uczelni, jak również kadry akademickiej i kadry administracyjnej. To oczywiście służy wymianie doświadczeń, umiejętności, kompetencji między ośrodkami uczelnianymi nie tylko w Europie, bo tu również są kontakty nawiązane na całym świecie. W minionym roku gościliśmy w naszej uczelni visiting professors z Azji, z Meksyku, również z krajów Afryki. Dzięki temu otwierają się również pewne możliwości współpracy międzynarodowej, zarówno dla studentów, jak i kadry naukowej. A w uczelni jeszcze możliwość kół studenckich, są też szkolenia przeróżne. Panowie najlepiej potwierdzajcie, czy tak nie jest, ale wiem, że jest zaplecze bardzo dobrze techniczne, biblioteka, nawet siłownia, no różne możliwości. Jeśli chodzi o warunki techniczne i warunki studiowania, to jest pierwsze miejsce w
Polsce, a więc jest też tutaj nad czym się zastanowić, prawda, przy decyzji, bo to są też ważne, oczywiście, że ważne są teraz jest kadra naukowa i tak dalej, ale też te elementy pomagające studiowaniu również są istotne, bowiem no, też żyjemy, oprócz iluś tam godzin wykładów i nauki, to też potrzeba tego pewnego, jak to mówimy, relaksu. Nam nie zastąpi komputer ani... Tak. Ja to nazywam takim bogatym ekosystemem. Ekosystem, tak, wokół uczelni. Więc no, zastanawiamy się, niedługo będzie drugi ten nabór, prawda? Więc tak delikatnie, może ktoś będzie chciał się zainteresować bliżej, to zapraszamy, do tego jeszcze powrócimy. Ale teraz do tematu. Inżynier informatyk, wiedza i nowoczesność. Kto to jest? Uwaga, tutaj mam taką mapę drogową. Zmiana paradygmatu nauk komputerowych we współczesnym świecie. Jak to jest? Do tej pory, panie doktorze, wydawało nam się, że komputer to jest takie coś, co pozwala nam zrobić saldo, przeliczyć księgowość, nie wiem co, podsumować finansowy rok i tak dalej, prawda? Wyłapać błędy w tekście. No taki przybornik inteligenta. No jak najbardziej. Tak informatyka była kojarzona przez wiele lat, a to się diametralnie zmieniło w ostatnich latach. Zmieniło się w taki sposób, że postrzeganie zawodu inżyniera informatyka też się musi zmienić. A za tym muszą się zmienić również metody dydaktyczne i metodyczne, które stosujemy na uczelni, żeby kształcić, no z duchem czasu, żeby kształcić nowocześnie. Słusznie ojciec powiedział, informatyk kojarzy się z osobą, która siedzi przy takim zazwyczaj wielkim komputerze, przy biurku, tak. To jest takie, po to powstały komputery, żeby lepiej i szybciej liczyć. Żeby człowiek nie musiał męczyć się nad rachunkami, słupkami, bilansami w księgowości. Komputery też wspomagały projektowanie i takie żmudne różne przeliczenia projektowe, ale te komputery zaczęły się zmniejszać z biegiem czasu, stawać się coraz mniejsze. Dzisiaj komputer już nie musi zajmować pół biurka, dzisiaj każdy z nas komputer nosi w swojej kieszeni, taki telefon komórkowy, on ma moc o wiele większą niż komputery jeszcze kiedyś wykorzystywane do edycji tekstu, ale te komputery przede wszystkim połączone zostały w sieć. I ta sieć internetowa dzisiaj łączy wszystkie komputery i to jest zupełna zmiana paradygmatu. Dlaczego? Dlatego, że komputery przestały być domeną inżynierów, informatyków, a stały się obecne właściwie wszędzie. W każdej naszej dziedzinie aktywności, w każdej nauce, w przemyśle, a w mediach przede wszystkim. Jest to błogosławieństwo, bo wymiana informacji i tak dalej, ale trochę też przekleństwo, bo na przykład wyobraźmy sobie jakiegoś bandytę albo terrorystę w sieci, który to może wchodzi... Tak nawet od początku, no kiedyś też nam się wydawało, że komputery, które będą za nas liczyły, też to będzie błogosławieństwo, bo wszystko za nas policzą, prawda? Ale szybko się okazało, no, że żeby liczyć, to trzeba mieć dobre, prawdziwe i rzetelne dane, bo jeśli komputer zostanie nakarmiony, mówiąc brzydko, danymi fałszywymi, no to wtedy uzyskamy wynik zmanipulowany. Ten problem użytkowania technologii po to, aby ona służyła dobru, ciągnie się od początku. I w nowym paradygmacie również jest obecny. Sieć komputerowa, no świetna rzecz. Możemy porozumieć się za pomocą portali społecznościowych z ludźmi, którzy są na drugim kontynencie. Jak powstawały sieci komputerowe, ja się z nich bardzo cieszyłem, bo na przykład odnalazłem swoich znajomych, z którymi chodziłem do szkoły podstawowej, do liceum. Oni się rozjechali po świecie. Ja w życiu bym do nich nie dotarł, ale dzięki sieciom społecznościowym ja mogłem z nimi porozmawiać, wymienić zdjęcia, filmy i do tego one służą. Ale proszę zauważyć, że te sieci społecznościowe dość szybko zostały wykorzystane w niecnych celach, czyli w czymś, co nazywamy manipulacją. Pojawił się problem nadmiaru informacji, pojawił się problem redundancji informacyjnej, ostatnio fake newsów, cyberzagrożeń, cyberbezpieczeństwa. Więc znów musimy w szkoleniu zwracać uwagę, w uczeniu młodzieży, na to, że to narzędzie musi być wykorzystywane zarówno do dobrych, jak i do złych celów. I na straży tego, jak to będzie używane, no, stoi inżynier informacji. Więc nie możemy tylko i wyłącznie skupić się na szkoleniu technologicznym. Nie możemy uczyć ludzi tylko i wyłącznie technologii, ale musimy spojrzeć szerzej, zarówno z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, żeby nasi absolwenci zdawali sobie sprawę, że technologia niesie i dobre rzeczy, i zagrożenia. Bo przecież to informatyk jest tym ostatnim ogniwem, który siedzi zazwyczaj przy komputerze albo przy serwerze i to on podejmuje decyzję, które wiadomości usunąć, które zaprezentować albo ewentualnie zmanipulować. Czyli ta zasada się sprawdza, jak się pojawia miecz, pojawia się za chwilę tarcza, prawda? Tak. Czyli coś, co... I właśnie informatycy są tą tarczą,
która no może troszeczkę... Nasi informatycy najlepiej, żeby mieli bardzo solidny miecz i również bardzo silną tarczę. Czyli w tym kierunku. Tak, w tym dokładnie kierunku. Nie chcemy, aby uczyli się oni tylko i wyłącznie narzędzi, czyli obsługiwania narzędzi, chociaż oczywiście tego wymagamy, ale żeby mieli dużo szerszy pogląd i patrzyli na technologię i wykorzystywali technologię w takim no, najprostszym ujęciu dla dobra. Coś należy czynić dla dobra i zawsze, zanim podejmiemy jakąkolwiek czynność, powinniśmy się zastanowić przy każdej czynności, czy to służy dobru, czy złu. Doktor Grzegorz Osiński, a my jeszcze mamy takie zagadnienie jak systemy inteligentnego otoczenia człowieka. Jak je rozumieć, pani rektor, dziekan, a potem przejdziemy jeszcze do konkretów. Właśnie pojęcie inteligencji zazwyczaj kojarzy się nam ściśle z właściwościami ludzkiego umysłu, ale wiadomo doskonale, że już dawno została ta inteligencja przeniesiona również na wytwory sztuczne, wytwory ludzkich rąk i ludzkiego umysłu, czyli no właśnie jak jakieś maszyny, roboty humanoidalne i tak dalej. A teraz na dodatek współcześnie pojawiają się jeszcze takie hasła jak ambient intelligence, czyli inteligencja otoczenia. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, które już tak naprawdę zaistniało, w którym już żyjemy. Mamy tu na myśli wszelkie wbudowane w nasze środowisko mini i mikro urządzenia elektroniczne. Mogą być to przeróżne sensory. Tutaj też mamy zaraz przykłady takich sensorów, żółwia, tak? Które są zdolne do reagowania na naszą obecność. Czyli one są w stanie na przykład rozpoznawać nas i w związku z naszą obecnością w jakiejś przestrzeni podejmować jakieś działania, które tak naprawdę mają na celu wspieranie naszej codziennej aktywności, naszych zadań, naszych zachowań i to robią w sposób jak najbardziej naturalny i neutralny, żeby nie ingerować za bardzo w to, co robimy. Jak to się dzieje? No dzieje się to poprzez wykorzystanie informacji, które te sensory o nas pozyskują i oczywiście w połączeniu jeszcze z inteligencją wbudowanej sieci, która łączy te urządzenia. Mhm. Czyli to, a to można porównać, jak mam ten telefon i on widzi, że widzi, on nie widzi, ale że ja wyrzucam zawsze te same adresy, które przychodzą. I on po tygodniu czasu sam je odrzuca. Mhm. Tak. Ja bym go nauczył. On się jak, uczy jak na podstawie naszych zachowań. Tak, bierz go albo zostaw. Tak, tak coś podpowiada, chociaż niekoniecznie powinien podejmować te decyzje samodzielnie, bo to powinno jednak pozostawać naszą decyzją ostatecznie, ale rzeczywiście on może na przykład pewne sugestie już tutaj poczynić i w ten sposób no, w jakiś wpłynąć na nasze działanie. No oczywiście przykładów można tutaj mnożyć wiele, bo to mogą być jakieś smartwatche. Mamy też smart TV w domach, bo to są już różnego rodzaju domy inteligentne, inteligentne biura, inteligentne szpitale, nawet całe inteligentne miasta i to rzeczywiście opiera się na przeróżnych urządzeniach, mikrourządzeniach, które mogą stanowić tutaj taki internet rzeczy. A nie ma obawy, że kiedyś taki nastąpi bunt robotów, maszyn, że nagle powiedzą, człowieku, nie wchodź do pracy. To może ja dopowiem, ponieważ dzisiaj do studia włożyłem taki zegareczek, bo smycz, taki niebieski, właśnie taki smartwatch. Dostają niektórzy. I teraz to jest taki typowy element tego środowiska, o którym Milena mówiła. On mierzy moje tętno, on mierzy ciśnienie krwi u mnie, również mierzy moją pozycję, ile kroków zrobię, ile godzin śpię. No i oczywiście no, monitoruje moje zdrowie w całości, ale on przesyła te dane najpierw do telefonu, a potem dalej w sieć. Więc jak gdyby tu jest to niebezpieczeństwo większe niż bunt maszyn. Tak. FBI wiedzą a właśnie. Ja bym się nie tyle obawiał buntu maszyn, ile tego, że te informacje nasze bardzo osobiste, bo jeśli bym te informacje przesyłał do lekarza, do centrum medycznego, to jest w pełni zrozumiałe, że jak najbardziej jest to dobra strona tego urządzenia, ale z drugiej strony wiemy, co się działo ostatnio w bazach amerykańskich, kiedy amerykańscy komandosi biegali wokół bazy z takimi smartwatchami, no i można było namierzyć dokładnie, w którym miejscu znajduje się ten żołnierz. Bardzo czyli... prostym sposobem, bo to przecież nie jest... Oczywiście, że tak, bo wystarczyło podejść obok z telefonem i to zrobić. Więc tutaj w tej technologii również musimy zwracać uwagę w nauczaniu studentów i w aplikacjach praktycznych na to, co jest dobre, co jest niebezpieczne i w jaki sposób uważać. Czyli też polityka prywatności, a zarazem... Zdecydowanie tak. No, tutaj pojawiają się pewne obawy w związku z tą inteligencją otoczenia, z tą technologią, związane z naruszeniem prywatności użytkowników, ale trzeba podkreślić, że po pierwsze, no właśnie, wykorzystanie tej technologii
nie stwarza takiego zagrożenia, gdyż jednym z jej priorytetów jest zapewnienie tej prywatności. Natomiast no, tutaj naruszenie tej prywatności może się wiązać z działalnością tak zwanych stron trzecich, które mogłyby analizować te dane w zupełnie innych celach niż cele, do których zostały te urządzenia i ta technologia stworzone. No właśnie, czyli a propos technologii przechodzimy. Tu nam kolega, student Konrad Poręba pokaże nam tą łupinę żółwia albo czepek, to jest taki specjalny. Opowiedzmy o tym. To jest prawdziwe urządzenie wykonane przez studentów, prawda, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jak to się robi, z jakich materiałów? No i w ogóle opiszemy, co to jest. Bardzo prosimy, by kamery nam troszeczkę tutaj może zbliżyły wygląd tej. W ramach jednego projektu studenckiego, który tutaj realizujemy w Instytucie Informatyki w naszej szkole, postanowiliśmy, że spróbujemy zbudować interfejs mózg-komputer. To już jest od wielu lat zgłębiany temat, jednakże tutaj postanowiliśmy podejść do tego tematu bardziej innowacyjnie. Staramy się zbudować w pełni przenośny interfejs, który będzie można bardzo szybko, bez zbędnych czynności, bez jakiejś długotrwałej kalibracji, nałożyć na głowę i stosować. Taki interfejs możemy wykorzystać do budowy systemu sterowania komputerem wprost za pomocą, powiedzmy, myśli. Tak? To jest o tych, którzy są na przykład sparaliżowani, nie mogą rękami... Tak, głównie w tym celu zostało to stworzone, wymyślone. Dzięki takiemu systemowi jesteśmy w stanie rejestrować aktywność mózgową człowieka, ponieważ mózg wytwarza bardzo, bardzo niewielkie napięcia każdą aktywnością, którą wykonuje. I teraz możemy nagrać taką aktywność, zanalizować te dane i jeżeli potrafimy wyodrębnić jakieś wzorce w tych pozyskiwanych informacjach, możemy spróbować to wykorzystać do jakiegoś prostego systemu sterowania, na przykład poruszać wózkiem inwalidzkim w przód, w tył, zatrzymaj się, stój. I właśnie postanowiliśmy, że spróbujemy wykorzystać drukarki 3D, które mieliśmy w naszej szkole, do wydrukowania dosyć stosunkowo taniego w produkcji czepka, na który będziemy umieszczać właśnie elektrody. I te niebieskie takie widzimy, tak? Tak, tak. Tutaj mamy właśnie niebieskie elektrody, które są regulowane, dlatego możemy wydrukować jeden rozmiar czepka, dosyć uniwersalny, ponieważ one są regulowane, dlatego każdy po założeniu takiego czepka może sobie dostosować do własnych potrzeb. Co jest ciekawe, jest to, no, energia płynie z baterii, a więc nie trzeba być podłączonym. Tak, jest to wszystko po prostu niezależne, możemy to założyć i nie potrzebujemy mieć żadnego źródła zasilania. I to służy badaniom biometrycznym, tak? Nie, tak właśnie. Chcielibyśmy w drugiej części programu dokładnie pokazać, jak drukujemy to urządzenie, jak mamy działa zdjęcia, drukarka mamy, 3D, tak. Co to jest BCI. A teraz we wstępie na temat biometrii, biometrycznych systemów, które też są z tym związane oczywiście, bo to jest wszystko związane z sobą w tych technologiach, ale jednak podzielone, to może bym poprosił pana inżyniera Adama Szalacha, żeby opowiedział o systemach biometrycznych. Troszeczkę było powiedziane o biometrii, dlatego że i zarówno pan doktor mówił o smartwatchu, czy też również pani dziekan odnośnie inteligentnych domów. Otóż biometria ma za zadanie zbierać informacje bezpośrednio o nas i wykorzystywana już jest praktycznie wszędzie. W przypadku wykorzystania na przykład w domach, no to mierzona temperatura i dostosowana, aby optymalnie się w danym pomieszczeniu czuć. W samochodach również badanie zmęczenia kierowcy, skupienia na jeździe, już mamy teraz coraz bardziej upowszechnione te pojazdy autonomiczne. Czy nawet każdy z nas w telefonie komórkowym praktycznie systemy rozpoznawania twarzy, odcisków palca, odczytywanie tęczówki,
wszystko to jest obecne. Tylko teraz znowu dotykamy tego tematu bezpieczeństwa, dlatego że korzystając z takiego urządzenia, my dajemy prawo firmie do zbierania tych danych. No i teraz jest pytanie, czy na przykład ostatnio jedna z wiodących firm komputerowych postanowiła wejść na rynek haseł. Doskonale wiemy, jak jest z bezpieczeństwem naszych komputerów sami najlepiej, chociaż statystyki troszeczkę inaczej to prezentują, bo okazuje się, że najpopularniejszym hasłem w Polsce jest hasło. To znowu mamy drugi problem. Kod to data urodzenia. Tak? Data urodzenia, czy też jakaś tam typowa kombinacja klawiszy na klawiaturze, kuwerty. I mamy mniej więcej 30-40% haseł złamanych. I to nieważne, czy w urzędzie, czy w domu, jest to cały czas obecne. Więc postanowiono wykorzystać właśnie urządzenia biometryczne do zabezpieczenia. Czyli w tym momencie, jeżeli korzystamy z telefonu komórkowego, szczytywany jest odcisk palca i dzięki temu możemy na przykład zalogować się na konto w banku. Tylko teraz jest pytanie, czy my na pewno chcemy to zrobić, bo każdy kij ma dwa końce, prawda? Więc tutaj ta biometria jest rzeczywiście wygodnym narzędziem, bezpiecznym, chociaż trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie. Z tym bezpieczeństwem. Mam wiadomość, że student, którego chcieliście jakoś umówić, jest już obecny, gdyby... A tak, Mateusz, tak? Jeśli mówimy... A propos praktyk międzynarodowych. No właśnie. W ramach Erasmusa? Czy? W ramach Erasmusa, tak. Nasi studenci wyjeżdżają na uczelnie w całej Europie, no bo zawód informatyka wymaga również tego, aby praktycznie patrzył, co się dzieje w innych krajach, żeby posługiwał się obcymi językami. No to mamy naoczny, albo nauczny dowód. Tak jest. Z nami student Mateusz Szablewski z praktyk międzynarodowych z Wiednia. Kto rozmawia? Bardzo prosimy. Pani dziekan. Prosimy bardzo. Szczęść Boże, Mateuszu. Szczęść Boże, witam serdecznie. Powiedz proszę, czy wy jesteście dokładnie i czym się tam zajmujecie, bo tam na pewno więcej was jest. Mam nadzieję, że cała ekipa ma się dobrze i jesteście zadowoleni z wyjazdu. Tak jest. Aktualnie znajdujemy się w Pradze. Dostaliśmy się na Erasmusa do Pragi, do Three Brothers Production. Jest to produkcja filmowa, która w głównej mierze skupia się na filmach o tematyce historycznej. Jeżeli chodzi o nasze oczekiwania przed wyjazdem, to wyobrażaliśmy sobie, że będzie to na pewno inaczej. Wyobrażaliśmy sobie, że na pewno nie będzie to wyglądało tak, jak są te realia. Oczywiście tutaj na plus, bo przyjechaliśmy i cała ta produkcja jest zrobiona w takim starożytnym klimacie, tak to nazwijmy. Wszystkie budynki, które tutaj się znajdują oraz nawet elementy całej scenografii, wszystko znajduje się to tutaj, jest to zrobione w takim stylu naprawdę starożytnym, takim historycznym akurat do tych filmów. Jak to się stało, że akurat pracujecie przy filmie? To pewnie ma związek z tym, z kierunkiem, który studiujecie. Tak jest. Jesteśmy na co dzień razem ja z kolegami, jesteśmy na co dzień studentami kierunku nowego, tak naprawdę na uczelni informatyki medialnej. Jak to się stało? Po prostu złożyliśmy deklarację, po prostu nasze chęci. Tutaj najpierw powiem o takich drobnostkach, no tak to nazwijmy, takich formalnościach bardziej. No od strony formalnej nie wygląda to zbyt trudno, bo tam trzeba złożyć podanie, przejść test z języka. Ale oczywiście tutaj nawet jeżeli chodzi o ten sam kierunek, to na kierunku informatyka medialna, co nam się przydaje z kierunku tutaj, to na kierunku informatyka medialna uczymy się, można nazwać to tak, dwóch podejść. Pierwsze to takiego czysto informatycznego, a drugie to takiego też dziennikarskiego, filmowego, tak bym to nazwał. Tutaj te umiejętności przydają nam się przede wszystkim przy tym, gdy jesteśmy proszeni o bycie operatorami przy różnych scenach. Niestety tutaj nie za bardzo mógłbym pokazać te materiały, dlatego że już chronią nas prawa autorskie, bo już uczestniczymy w pierwszych nagrywkach scen, dokładnie w scenach kaskaderskich. Jeżeli chodzi o sam film, główna jakby ta cała, główne to całe nagrywanie tego filmu ma się zająć w przeciągu tam parunastu dni, także jesteśmy na praktykach od miesiąca i do naszych jakby głównych takich obowiązków należało, zajmowaliśmy się strojami, uczestniczyliśmy również w nagrywaniu scen kaskaderskich, co było dla nas naprawdę niesamowitym przeżyciem, dlatego że nie na co dzień można zobaczyć, jak to wygląda. Zwykle, gdy oglądamy filmy, widzimy po prostu, jak jakiś bohater tak się przewraca.
A tutaj my to widzieliśmy tak naprawdę od kuchni. Jak to wygląda, że przewraca się na materac, prawda? A nie na jakąś... Tak, dokładnie. To jest takie... Tylko kwestia ujęcia kamery. A jeszcze jedno pytanie, bo przechodzimy dalej do naszej audycji. Panie Mateuszu, a jak wygląda grupa? To jest międzynarodowa? Jak się porozumiewacie na przykład? Czy to jest... Tutaj najwięcej jest studentów z Polski. I tak naprawdę jesteśmy tutaj jedynymi studentami, jeżeli chodzi o takie praktyki, ale pracujemy tutaj tak naprawdę z całą ekipą międzynarodową. Tutaj nie znajdują się tylko i wyłącznie Czesi. No z takich, można by to nawet powiedzieć, sław, znajduje się tutaj zastępca reżysera filmu Gladiator. Na pewno wszyscy kojarzymy ten film. A także gdy przechodzimy obok niego, czujemy takie jakby naprawdę wielką dumę, że możemy razem z nim tak naprawdę spędzać czas i tak naprawdę kręcić ten cały film. No to życzymy tutaj dobrych doświadczeń, takich naukowych, tak trzeba powiedzieć, ale też i takich praktycznych, bo to jest bardzo ważne. Pozdrawiamy gorąco, dziękujemy za udział w naszej audycji, bo przechodzimy dalej. Dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia. Więc panie dyrektorze, to jeszcze raz jak do ciekawości. Opowiedzmy, pan mówił mi tak, że nie tylko można badać, człowiek niepełnosprawny może sobie włączyć maszynę, komputer i tak dalej, ale możemy zbadać, czy ktoś kłamie, czy nie. Może służyć policji, służbom przeróżnym, prawda? Co w danej chwili mózgu nikt nie oszuka. To znaczy człowiek nie jest sam z siebie oszukać mózg, nie? Swój. To znaczy, wracamy teraz do tematyki, czyli po angielsku Brain Computer Interface. Te projekty studenckie. Że ojca bardzo zaciekawiło to, ale zanim przejdziemy znów do tych pytań, to jeszcze muszę pochwalić naszych studentów i powiedzieć, w jaki sposób oni to robią w naszej szkole, bo chyba jesteśmy w tym jakimś dość dobrze, ponieważ w czasie studiów informatycznych studenci mają zajęcie, które nazywamy projektem grupowym. To jest odejście od nauczania indywidualnego. Tu nie traktujemy studentów indywidualnie, ale zaczynamy wymagać od studentów współpracy w grupie. No tak jak przed chwilą dzwonił Mateusz chyba z Pragi, tak? Bo on też musi teraz pracować w grupie. Są ludzie odpowiedzialni za różne elementy, za różne składowe danego projektu. Tak samo w naszej uczelni studenci informatyki muszą się nauczyć współpracować razem, żeby tworzyć projekt, który wykracza poza jakieś takie indywidualne umiejętności. To ma sens, to jak budowanie, prawda, kosmodromu czy jakiegoś, tylko NASA, jest to, prawda? Nie tak, że jeden buduje rakietę, a drugi sam tylko buduje... Tylko jest to niezmiernie trudne, tak, ponieważ proszę zauważyć, że takie standardowe programy nauczania, no to jednak wymagają tego, że uczymy każdego studenta indywidualnie, robimy kolokwia, sprawdzamy na pracowniach, każdemu wystawiamy ocenę. Ty zrób to. Dokładnie, a tutaj musimy zgrupować grupę studentów i wyznaczyć im jakieś takie zadanie. My się staramy, żeby zadania były bardzo trudne i wykraczały zazwyczaj poza standardowy program nauczania. Tak było w przypadku projektu Brain Computer Interface. I wtedy studenci muszą samodzielnie wymyśleć, jak ten problem rozwiązać, współpracując sobie, badając, rozmawiając z innymi studentami. I to jest właśnie przykład takiego dobrej współpracy w ramach projektu grupowego. Zresztą szefem tej grupy został Konrad. No właśnie, musi być jakiś kierownik. Tak, no dokładnie, bez kierownika się nie da. Tak, kierownik budowy. I studenci wymyślili, że to nie tyle chodzi o to, żeby zbudować urządzenie, które będzie użyteczne dla osób sparaliżowanych i dla niepełnosprawnych, ale oni chcieli to urządzenie wydrukować na drukarce 3D. To jest zupełnie nowa technologia informatyczna, drukarki 3D. Już nie drukujemy tylko tuszem na kartce papieru, ale druk 3D pozwala nam naprawdę wydrukować bardzo różne skomplikowane rzeczy. I to jest technologia nowa, to jest technologia wymagająca, ale to jest technologia, która pozwala wkroczyć w zupełnie inny obszar. Drukujecie przestrzennie, tak? Tak jest. Do tego potrzebne jest modelowanie 3D, które jest też elementem studiów. I wszyscy uczą się najpierw środowisk właśnie grafiki 3D, modelowania 3D geometrycznego. Dzięki temu mogą zaprojektować najpierw taki prototyp, a potem go wydrukować na drukarze. I stąd ci kaskaderzy w tym filmie, bo technologia 3D jest również używana w filmie, prawda? Najpierw się kręci scenę, a potem w technologii 3D dodajemy animacje, różne efekty, postprodukcje. Czyli to się wszystko z sobą łączy w programie nauczania. Wyniki są świetne, prawda? Boimy się na takim filmie siedzieć. No tak, bo one są realistyczne, ponieważ są wykonane w technologii 3D, no i na komputerze możemy od tego awatara wymagać takich akrobacji, których człowiek nie jest w stanie zrobić. Jeszcze zapytam wracając tutaj pana kolegę tutaj, ale jak trafił do szkoły? To znaczy, były jakieś zainteresowania wcześniejsze? Jaką skończyłeś szkołę
średnią. To było... Wcześniej byłem na kierunku tam matematyka, fizyka, informatyka, więc tak od zawsze... W kierunku jakimś czy liceum? Nie, w liceum ogólnokształcącym, jezuitów w Nowym Sączu. Więc tak od zawsze się w sumie interesowałem informatyką. Ścisłe rzeczy, tak, jak to się mówi ogólnie. Raczej to tego samego początku było. Ten kierunek, ta oferta i możliwość... Kiedyś przyjechałem na warsztaty zimowe i zasadniczo bardzo mi się spodobało tutaj warunki. No, przede wszystkim jest wygodne to, że z akademika, akademiki połączone są też z pracowniami. To jest wszystko. Nie traci się czasu na transport. Tak, nie traci się czasu też na transport. Jest po prostu wszystko pod ręką. No, jest bardzo wygodnie, po prostu bardzo to sprzyja. O to mi chodziło, jak to się staje takim właśnie inżynierem. Ale panie doktorze, patrzymy tam troszkę ten mały podgląd. Czy to jest to, jak żeście drukowali to, tak? O tak. Tego żółwia. To jest Konradzie, nie wiem, czy widzisz na monitorze, to jest proces drukowania. Najpierw musieli te drukarki zbudować, o właśnie. Bo to nie jest tak, że kupiliśmy gotowe drukarki ze sklepu, które się postawiło i podłączyło. Drukarki, które widzimy, montuje. Oni musieli zbudować, zaprogramować. Kalibrować. Tak, więc uczelnia kupiła po prostu... potrzebne części, które by po prostu przyszło pudło z częściami, tak? Najpierw musieliśmy dokładnie przestudiować całą dokumentację, poczytać o tym, jak jest to wszystko zbudowane, jak to wszystko ze sobą połączyć. I potem właśnie przez następne 2-3 tygodnie siedzieliśmy i po prostu wszystko składaliśmy to wszystko ze sobą. I mnie to było najtrudniejsze w tym wszystkim. Samo poskładanie i podłączenie wszystkich kabli ze sobą, zaprogramowanie mikrokontrolera, który odpowiada właśnie za ruch wszystkich silników, który oblicza położenie głowicy i tak dalej, to nie było o tyle trudne. Największe trudności mieliśmy z dostrojeniem i konfiguracją tego wszystkiego, ponieważ temperatura, w której jest topiony materiał, z którego drukujemy, musi być bardzo precyzyjna. Nie może być za niska, ani nie może być za wysoka, ponieważ w momencie, kiedy ona jest za niska, no nie przetopimy materiału i nie będziemy mogli drukować, tak? W momencie, kiedy ona jest za wysoka, ten materiał się za bardzo rozpływa i on się nie trzyma w ogóle ze sobą. Nawet jeżeli już wydrukujemy jedną warstwę, przechodzimy do wyższej, temperatura jest za wysoka, przytopimy sobie tą poprzednią warstwę, no i cały wydruk staje się bardzo nieprecyzyjny. Dlatego właśnie dobranie odpowiednich temperatur, dobranie odpowiedniego filamentu, czyli właśnie materiału, z którego drukujemy, to jest bardzo taka delikatna kwestia, która wymaga takiego wyczucia i dużo prób po prostu nam to zajęło, żeby dostroić... Czyli też kamery termicznej, żeby dokładnie znaleźć obszary, tak? Tak, właśnie mamy... Najważniejsza cecha informatyka, szukanie rozwiązania. Tak. Czyli co jest drukowane? To biała część? Ta biała cały ten biały szkielet. To całkowicie to nie jest łączone, tylko to wszystko jest... Cały ten model... Przy tej drukarce, którą mamy, przy takich wymiarach, jakie ona ma, nie bylibyśmy w stanie wydrukować całego modelu naraz, więc musieliśmy go podzielić na 4 części i drukować ćwiartkami, a potem po prostu skleić to wszystko w jedno. To jest ważne tak, żeby było drukowane. Nie można iść na skróty i te klocki Lego z takich kawałeczków sobie. No nie można, ponieważ to musi być bardzo czułe urządzenie, które ściśle dolega do głowy, do skóry badanej osoby. No teraz, żeby złożyć to z klocków Lego, jak ojciec mówi, no to byłyby zawsze jakieś kanty i nie byłoby to idealne, tak? Byłyby odlewać specjalnie dokładnie małe podzespoły. A tak możemy wydrukować, dostosowując dokładnie czepek, nawet do indywidualnej osoby tak naprawdę. Ja myślę, że właśnie możemy pójść nawet krok dalej. Też myśleliśmy nad tym z kolegami, żeby zbudować skaner 3D. Możemy zeskanować wtedy na przykład głowę danego użytkownika i robić po prostu... czepek przystosowany do konkretnej osoby, do wymiarów głowy na przykład danego użytkownika. Ktoś jest sparaliżowany przez wiele lat, no to wiadomo, że trzeba dla niego specjalnie taki czepek zaprojektować i wykonać, czyli prawda? Tak, jest czepek, są czujniki, zakładamy. I teraz co dalej? Informacje przechodzą przez do...
Informacje przechodzą przez specjalny konwerter, który zamienia sygnały elektryczne, analogowe na cyfrowe, a potem przechodzą do nadajnika i tam są trzy rodzaje nadajników. Taki jest Wi-Fi, Bluetooth. Wyświetla się w takim programie, tak? Albo radiowe, tak. I teraz ten czepek wysyła informacje do komputera. Nie wiem, czy możesz otworzyć komputer, pokazać tam jakoś tak. Przynajmniej z oddali, jak wygląda to, co widzi komputer. Czepka na razie nie zakładałem, ponieważ mamy zebrane dane. To jest o tyle dobre urządzenie, ponieważ jest mobilne. Zazwyczaj badanie EEG, które jest wykonywane w klinice, kojarzy nam się z siedzeniem na jakimś fotelu z setkami kabli, które wystają z głowy. I jest to takie badanie w spoczynku, które właściwie nie bada naturalnych własności człowieka, no tylko w sztucznym stałym miejscu. Ten czepek możemy zakładać i badać aktywność mózgu człowieka, który chodzi, stoi lub wykonuje jakieś ruchy. To za chwilę może pokażemy, jak tutaj kolega znajdzie, a my może powróćmy teraz jeszcze do naszych słuchaczy, telewizów. Drodzy Państwo, tak się tworzy inżynier informatyk, wiedza i nowoczesność. Ludzie bardzo potrzebni i wydaje nam się, że przyszłość będzie pokazywała, że będą bardziej potrzebniejsi nawet niż nie wiem kto. No, każdy jest potrzebny, jeśli chodzi o naukę. Nie chciałbym tutaj mówić, że... Ale nawet może bardziej potrzebniejsi niż tworzący na przykład bezpośrednio jakieś urządzenia, które się niszczą bardzo, które można odtworzyć. A to są rzeczy bardzo praktyczne, a zarazem niezastępowalne, bo takiego czepka nic nie zastąpi, okazuje się, prawda? Jakaś czapka gumowa i tak dalej, nie jakieś... Musi być tak konkretnie, żeby te diody dochodziły. Więc zapraszamy, rozmawiamy na ten temat, a wszystko w kontekście Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, która ma tyle kierunków, a na nim właśnie ten kierunek inżynier informatyk. Zapraszamy, mamy już pierwsze telefony, prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Witamy ojca dyrektora. Ojcze kochany, ojcze Tadeusz Rydzyk i wszyscy zebrani państwo. No, to naprawdę tak słucham z wielkim zainteresowaniem i gratulacje. To pan Mateusz to zrobił, ten tak, kask? Pan tak Konrad, nazwę? Pan Konrad Polemno. Konrad, no nie sam, pomogliśmy. Konrad? Konrad, tak. No oczywiście, że pan doktor, na pewno pan doktor, ja pamiętam jak taką pracę dyplomową, to była obrona, coś właśnie, informatyka i coś było z leczeniem mózgu, czy czegoś takiego, byłem pełen podziwu, to dla mnie to jest coś zupełnie nowego, także ta dziedzina to jest coś niesamowitego, gratulacje. I dobrze, że u nas to się robi, ale wiecie państwo, mówię, gdyby to na jakimś uniwersytecie, na UW albo jakimś tam innym coś takiego zrobili, to by we wszystkich telewizjach w Polsce trąbili. Ja widziałem, jak coś tam zrobili, jakiegoś łazika czy coś, no pięknie, dobrze, że zrobili, no ale co i jakie, prawda, ile tam się mówiło. No ale trzeba powiedzieć, że na takich uczelniach właśnie takie rzeczy robią i katolicy to jest katolik i Polak to brzmi, dlatego gratulacje. Pan chyba pochodzi gdzieś z Limanowej, czy nie tak? Z Nowego Sącza. Z Nowego Sącza. No to dzisiaj Stary Sącz, Święta Kinga. Tak jest. Prawda? Tak. Tam wielkie uroczystości są. Święta Kinga, to jest patronka tam. Tak. Pan prezydent ma rodzinę, dziadkowie chyba jego byli ze Starego Sącza. I on chodził tam służyć nam w mszy świętej do Kingi. Ojciec Janusz też mógłby się przyznać do tego. Tak jest, prawda? Ja chodziłem, ale mniej często, bo... Ojciec był leniwy, nie, tak? do parafialnego kościoła. Ojciec do parafialnego, myślałem, że leniwy. Nie. To jest, ja tylko tak ojca zaczepiam, wiadomo. Tak, ale wiem, że... No i pan prezydent córce dał imię Kinga. Tak, prawda ojcze? Tak jest. Czy pan prezydent, żona też, nie tylko tatuś, ale i mama. Tak jest. Także to gratulacje. Kochani, gratulacje i mówcie o uczelni. A ojciec jeszcze mówił, że to jest że mamy jakieś miejsce na możliwości. Tak, według rankingu perspektyw to są najlepsze w Polsce pod względem warunków studiowania. Najlepsza w Polsce. Nie. Pod względem warunków studiowania. Tak, czyli... To trzeba, żeby właśnie słuchacze Radia Maria, rodzina Radia Maria, ta apostolska,
powiedzcie innym, bo przecież te TVN-y, te wszystkie wyborcze i podobne, tej podobnej, no powiedziałbym, o podobnych rozgłośnie orientacjach, to oni mówią, że te mohery tylko nam przyklejają, ciągle stygmatyzują, tak, że to jest coś, żebyśmy się wstydzili, nie tylko, że jesteśmy Polakami, ale że katolikami też. A już to związane z Radiem Maryja, to już jest naprawdę zacofanie totalne i to wstyd. Otóż nie, trzeba to przełamać, właśnie katolicy i Toruń, Toruń właśnie nie tylko Kopernik, nie tylko Pierniki, ale i takie sprawy jak wy. Panie Adamie, przepraszam, że tak powiem, do magistra, do inżyniera, pan skończył dziennikarstwo, tak, magisterium, tak, dziennikarstwo, prawda? Politologię i oczywiście informatyka. No i pan jest mężem i tatusiem. Tak. Zaraz po studiach pan ślub wziął, prawda? Jeszcze w trakcie studiów, na ostatnim roku. Na ostatnim roku? Dokładnie. O, to dopiero. No, proszę, bo ja wiem, że... No nie, myśmy nieraz rozmawiali, tak żeśmy się zaczepiali, prawda? Tak jak normalnie, jak w domu. Normalnie. Jak w domu. Ale no to pozdrawiamy bardzo serdecznie strony rodzinne, czyli... Lubelszczyzna, Kraśnik. Kraśnik, wyraźnie. Wyraźnie Kraśnik, tak jest. Kraśnik lubelski, prawda? Dokładnie. No właśnie, serdecznie. Z tamtych stron jest dobra rasa. Zresztą z całej Polski, żartuję sobie. Gratuluję jeszcze raz i inne kierunki też. Dziennikarstwo, politologia. Ja nie wiem, dlaczego ludzie boją się studiować politologii. Panie Adamie, czy to nie daje dużo w życiu? Bardzo dużo. Prawda? Przede wszystkim umiejętność doszukiwania się, dociekania prawdy. To jest chyba najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Umiejętność odczytania intencji i bo można spróbować rozgryźć działania polityczne, odnaleźć się w tym świecie, który mimo wszystko jest dość mocno narażony na manipulacje. O, ale pan prosto wprost powiedział. Dziękuję serdecznie, niech pan jest błogosławi. I rodzinie Radia Maria mówimy, powiedzcie innym, bo teraz nie ukrywamy, że jest miejsce na takie uczelnie. Jak uczelnia powstawała, to wprost powiedzieli, że to jest wypełnienie pewnej luki, która była właśnie w szkolnictwie wyższym w Polsce. I ta uczelnia, tak. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i gratuluję Państwu i rodzicom też, rodzinom. Wszystkiego, co najlepsze. Z Panem Bogiem. Dziękujemy, z Panem Bogiem. Ojciec dyrektor Radia Maria i też podkreślmy, rektor, założyciel. To będziemy pamiętać przecież, bo najtrudniej jest coś założyć, prawda, wymyśleć. Ale jeszcze wracając do Pana Konrada, to Pan powiedział właśnie, bo a propos uczelni, że to, co Pan zauważył na warsztatach, że bo dla studenta, który nie chce marnować czasu, to rzeczywiście jest idealne, warunki są bardzo ważne, bo tak, nie musi przemieszczać się z miast po mieście. Po drugie, ma na miejscu bibliotekę, pracownię, mieszkanie, stołówkę. Nawet u nas stołówkę. Nawet gdyby chciał, i jak jest pobożny, wierzący, jest kaplica, prawda? Kaplica, i otwarta całą dobę. No i wszystkie te inne rzeczy, które gdzieś musi... brakuje jeszcze tam basenu, prawda, żeby się... Ale jest boisko. I siłownia i tak dalej. Więc to jest ten plus. Bo chyba, że ktoś chce być studentem takim, prawda, 12-letnim, że będzie 12 lat studiował, no to może sobie tak, prawda, 3 lata tu, 3 lata na jakimś jednym wydziale i tak wędruje, prawda, jak od wydziału do wydziału i tak powiem mu zejdzie do 40 lat. Ale wracamy do meritum sprawy, czyli inżynier informatyk. Jeszcze raz o tym urządzeniu. Czyli tak, ono bada mózg, bada te wszystkie impulsy. Bada aktywność elektryczną mózgu i na podstawie aktywności elektrycznej możemy określić naprawdę bardzo wiele rzeczy. Możemy zbadać i określić, co człowiek widzi na przykład, ponieważ kora wzrokowa w ludzkim mózgu jest taką częścią najbardziej aktywną. Ale jak on to rozróżni?
odróżnia? Czy pan chce się dowiedzieć? Odróżnia. No to te wykresy, które państwo widzicie tutaj, tam na ekranie, różne takie trudne, matematyczne, potem my je odczytujemy za pomocą specjalnych programów, aplikacji, analizatorów, algorytmów. Tworzymy je własne, tniemy i wtedy rozpoznajemy. Czyli zleceniodawca mówi tak, proszę mi zbadać tego osobnika. Na przykład. Albo... I powiedzieć, czy on kłamie, czy mówi prawdę. Czy widzi, czy jest daltonistą, czy nie. Tak, dokładnie. I to jesteśmy też w stanie sprawdzić. No czy ktoś nie oszukuje, czy ma wadę wzroku, czy ma wadę słuchu. Albo nieraz ktoś udaje, że nie potrafi pisać. Ma dysgrafię, dyskalkulię, choroby wymyślone, nie wymyślone, bo w bardzo małym procencie one rzeczywiście występują. Albo skarży się na niepamięć. Czy można zbadać, czy on pamięta? Też możemy spróbować to sprawdzić. To urządzenie do takich różnych celów służy i teraz będziemy w następnych latach kontynuowali rozwój tego urządzenia, bo właśnie musimy napisać takie programy, przetestować je, opracować. Adam wspomina o skanerze 3D, ale to niestety kosztuje masę pieniędzy, bo to przecież wszystko trzeba kupić, załatwić, zrobić. Studenci bardzo chętnie się zaangażują, no ale ten skaner mamy dalej sprzętu. Na uczelni? Słucham? On jest nadal na uczelni, służy. Skaner 3D. Nie skaner, tylko drukarka. A drukarka 3D oczywiście, że służy, skaner, tylko jak ona wydrukuje takich urządzeń kilkanaście, no to już się trzeba kupić nowe dysze, nowe części zamienne. To jest jak każde urządzenie, wymaga ciągłej inwestycji. I to są niestety bardzo drogie rzeczy. Kierunki techniczne najbardziej kosztują, ale z drugiej strony no jednak są dotowane przez państwo, powinny być dotowane przez państwo, bo to służy rozwojowi wielu dziedzin. Więc tak, zapraszamy jeszcze do telefonów. Kto jest jeszcze ciekaw naszych tutaj odpowiedzi i gości, to jesteśmy tutaj otwarci. Numery państwo widzą. I gości przypomnę, może na końcu, ale przypomnę, jest pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, informatyk, pani dr Ilona Nowosad, dziekan naszej uczelni informatyk, pan magister inżynier Adam Szalach, już doktor niedługo pewnie, informatyk, dziennikarz. Pan Konrad Poręba, student informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Zapytam jeszcze o przyszłość, czyli nasz student kończy informatykę medialną, załóżmy, potem zostaje inżynierem i dalej co? Po informatyce medialnej nie zostaje inżynierem. Tu musimy wyraźnie oddzielić, że mamy dwa rodzaje studiów. Studia inżynierskie, techniczne i to jest informatyka inżynierska. I po tych studiach, tak jak Konrad studiował i Adam, zostaje się inżynierem, tak, i ma się uprawnienie, można podjąć od razu pracę zawodową. No i prawda pokazuje, że większość naszych studentów to już na ostatnim roku znajduje tą pracę. Tu nie mamy żadnego problemu. Są brani, że tak powiem. Oczywiście w tej chwili rynek pracy wchłania inżynierów, informatyków w sposób stuprocentowy. Jeszcze nie dalej chciał inwestować. W dyskusjach z kolegami nie spotkałem się z sytuacją, tak nawet czy z roku, czy z lat niższych, bo ja byłem pierwszym rocznikiem. Bo wiadomo, że nie ma najmniejszego problemu. A gdyby się ich dalej chciał jeszcze dokształcać. I tu jest mały problem, ponieważ na naszej uczelni nie mamy jeszcze studiów magisterskich inżynierskich. Ale może... bardzo chętnie, jakbyśmy założyli, bo wielu z nich chce zostać. A tak Adam musiał kończyć magisterium, studiował na UMK informatykę, próbując. No innych absolwentów też musimy, nowy kierunek na inne uczelnie. Byłoby więcej tych studentów na takim właśnie roku, tym lepiej, bo te programy dawcze są rozłożone, prawda? Jest większy zespół. Jasne, że tak. Minimalnie taki 22 zespoły, 20-osobowe byłyby dobre, prawda? To by było cudownie. Rozkład sił wtedy. Ale nasi studenci kontynuują potem już studia magisterskie na innych uczelniach, bo u nas nie ma. Na doktoraty, tak jak teraz Adam i inni też muszą iść potem na innych. Może znów jak bociany powrócą do... Może miejmy nadzieję, ale widzicie, oczywiście jest zawsze niebezpieczeństwo, że tam ich zatrzymają, już do nas nie wrócą, prawda? Mamy telefony, są, bardzo prosimy. Halo, dobry wieczór, witam serdecznie ojca, prowadzącego, wszystkich gości w studiu. Szczęść Boże, dzwoni Patryk z Ingolstadt, Bawarii. Proszę ojca, na informatyce się nie znam, ale chciałbym tak ogólnie na temat wyższej szkoły, taką refleksję osobistą. Myślę, że szkoła ojca Rydzyka w Toruniu to jest mistrzostwo świata po prostu. Myślę, że ojcu Rydzykowi należy się pomnik za to, co stworzył. Naprawdę jest to wielka kuźnia patriotycznych charakterów. Chyba więcej się nie da powiedzieć. Osobiście miałem taki epizod w swoim życiu, który się nazywał studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. W tej chwili jestem na emigracji, planuję wrócić być może pod koniec przyszłego roku.
gdzieś tam w głowie mam taki zamysł, żeby kontynuować później jeszcze naukę, chociaż mam 38 lat i gdzieś tam rodzi się taki pomysł, żeby to był właśnie Toruń. Zobaczymy, jak się życie potoczy. Chciałbym jeszcze taką osobistą refleksję powiedzieć. Proszę ojca, no nie jestem może bardzo głęboko wierzącym człowiekiem i gdyby mi ktoś kiedyś 10 lat temu powiedział, że będę dzwonił do telewizji Trwam, do Radia Maryja, że będę oglądał tę telewizję i słuchał tego radia, to prawdopodobnie powiedziałbym temu człowiekowi, że upadł na głowę. No w tej chwili to się dzieje, być może coś do mnie dotarło. Tak jak mówię, jestem na emigracji, telewizja Trwam i Radio Maryja to jest taki mój jedyny łącznik z ojczyzną. Praktycznie jak tylko wracam z pracy, włączam telewizor, później przyłączam na Radio Maryja. No dziękuję, że jesteście. Naprawdę jestem mistrzostwo świata. No chyba tyle. Myślę, że to wystarczy. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich w studiu i Polonię Rosjanom po całym świecie, szczególnie w Niemczech, w Bawarii. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo za świadectwo. Ja podobnie jak pan się przyznał, gdybym ktoś miał kilkanaście lat temu, że tutaj w tym studiu będę, tu było boisko szkolne i niektórzy kopali w piłkę, którzy umieli klerycy, kiedyś by przyjeżdżali do Torunia, a tutaj popatrzmy, tak się historia dzieje na naszych oczach. Dziękuję panu bardzo za to świadectwo również i tak też wspieramy naszą uczelnię, mówiąc tak ogólnie, bo wiadomo, że młodzi ludzie są, studenci są, ale trzeba ich czasami jakoś zachęcić, nawet wskazać. No nie powiem, że jakoś powiedzieć, że no... Natomiast babcia tak mówi, będę ci pomagała, jak pójdziesz na tą szkołę. Ale czemu nie do tej szkoły, do tej uczelni? Czemu nie? To też jest okazja, bo na pewno jest tu szansa rozwoju. I tak powiem, no bo nie jestem specjalistą od informatyki i tych innych rzeczy, ale oprócz dojrzewania tego naukowego jest także możliwość dojrzewania tego ludzkiego i humanistycznego, tak można powiedzieć. I nie bójmy się tego, jeżeli tu człowiek jest wierzący, to tą wiarę ma jeszcze w stanie, ma pogłębić możliwość, prawda? Że jej na pewno nie straci, co dzieje się na wielu, wielu różnych innych centrach naukowych. Czasem nawet niestety w Europie Zachodniej chrześcijańskiej jest uczelnia o nazwie chrześcijańska, a okazuje się, że nie ma tam żadnego wykładowcy katolika czy chrześcijanina. Tak to bywa. Tutaj myślę o jednym uniwersytecie w Niemczech, który kiedyś ojca świętego Benedykta tam też no, oskarżał i tak dalej. Tak, przynajmniej może nie oskarżał, ale niepochlubnie się odzywał. Co jeszcze dołożymy do tego słowa pana Patryka? No, tutaj no przede jest absolwent. Wszystkim, jak mogę powiedzieć tylko tyle, że szkoła daje ten kręgosłup, mimo wszystko. Może nie tyle daje, co wzmacnia. Powiem szczerze, że w chwili, kiedy rozmawiam z kolegami, którzy skończyli uczelnię, gdzieś tutaj są w pobliżu, w Toruniu uczelni, czy nawet rozjechali się po świecie. Raz, już wspomniane to, że nie ma problemów z pracą. Dwa, poruszaliśmy temat tego bezpieczeństwa, tej rozwoju technologii i odbioru przez, czy to przez informatyków, czy to przez naszych dziennikarzy. Jest chyba gwarancja tego, że idzie to wszystko we właściwą stronę. I tutaj, tak jak pan Patryk powiedział, tak powiem, bo jeżeli pan rozważa studiowanie, sam rozpocząłem teraz kolejny etap studiów w wieku 30-31 lat, więc myślę, że warto. Zachęcamy, zapraszamy. Jest telefon, bardzo prosimy. Halo? Tak, proszę bardzo, kto jest? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Marek z Warszawy mówi. Ja oglądam no nie od początku ten program i zobaczyłem to urządzenie do badania mózgu. I tutaj mam taki problem w rodzinie. Młody człowiek doznał urazu, znaczy udaru mózgu i już od 2 miesięcy jest w takim stanie, no jakby można powiedzieć, sparaliżowany w półśpiączce. Czy to urządzenie można by było wykorzystać, żeby zbadać mu tam mózg? Żeby jakiś panie doktorze, może tak, coś mu pomóc, żeby on wrócił do normalności? Znaczy, panie Marku, odpowiadamy, tak? To urządzenie jest prototypem na naszej uczelni stworzonym. Żeby móc cokolwiek wykorzystać w praktyce klinicznej, to musi to niestety przejść bardzo drogie tak, i skomplikowane atesty. No i jeszcze dostać stempelek tam certyfikatu Unii Europejskiej, niestety, żeby można to było zawieźć legalnie do szpitala. Więc to jest droga bardzo, bardzo daleka. I ja się nie znam na tych prawnych kwestiach i kruczkach i podejrzewam,
no, znając biurokratów i system, jaki w tej chwili u nas działa, że to jeszcze długo, dużo wody w Wiśle upłynie, zanim akurat to urządzenie będzie można legalnie zanieść do szpitala i w ramach włączyć. Procedury klinicznej. Można pana pocieszyć, że włączyć. Już są urządzenia podobne. A jasne, właśnie chcę pana pocieszyć, że są już urządzenia podobne, które można zakupić i w szpitalu, że tak powiem, można o nie poprosić. Natomiast ten prototyp, który tu pokazujemy, to też warto powiedzieć, on będzie zapewne wielokrotnie tańszy niż te urządzenia komercyjne, które gdzieś tam występują pojedynczo. No możemy go sobie wydrukować na drukarce 3D, tak? Ale zanim będziemy mogli go zanieść do kliniki i wykorzystać w badaniach medycznych, to niestety trzeba spełnić procedury, trzeba pokłonić się trybunałom i napisać wiele, wiele dokumentów i certyfikatów zdobyć. Także w tym momencie jeszcze na pewno nie możemy bezpośrednio panu pomóc. No ale właśnie dla takiej pociechy to już takie badania się podobne się czyni. Co najważniejsze, tu jednak trzeba szybko się spieszyć, bo w przypadku udaru to każda godzina, każdy dzień jest ważny. Pozdrawiamy, panie Marku, życzymy zdrowia tam osobie tej chorej. Jeżeli mamy telefony, to bardzo prosimy. Ja przypomnę, trwa nasza audycja. Mówimy dzisiaj o kierunku na uczelni, jaką jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Inżynier informatyk, wiedza i nowoczesność to jest ten kierunek nowy i też nowa postać. Informatyka, który można powiedzieć, jest pomocny i medycynie, i różnym służbom, prawda, ochrony państwa, i również przekazywaniu przeróżnych też danych o zdrowiu organizmu i tak dalej. Czyli może być wszechstronna pomoc na różnych podmiotom. No może dlatego ja też nie lubię nazwy informatyka, bo w krajach anglosaskich, w Stanach Zjednoczonych dzisiaj właściwie mówi się computer science, czyli nauki komputerowe. Tak? Nie redukujemy tego tylko i wyłącznie... Pan od komputera. No właśnie, od pana od komputera, bo do tego służy zawód technik informatyk. Kończy się technikum, nawet tutaj niedaleko w Toruniu mamy takie technikum, po drugiej stronie ulicy dokładnie, gdzie wychodzą technicy, informatycy, technicy, programiści i oni rzeczywiście zajmują się... On zainstaluje się, program, on odwiesi komputer. Od ściśle określonych zadań. Programu, prawda? No. To nawet i wymyśli. Technik też jest w stanie wymyśleć program. Technik, programista nawet jest w stanie program napisać. Natomiast inżynier to już jest taki trochę wyższy poziom. On nie tylko musi umieć te proste rzeczy i właściwie to jest nieekonomicznie wykorzystywać inżyniera, informatyka tak wykształconego do prostych rzeczy, jak drukarka. Doktora medycyny, przepraszam, jako siostrę salową. A no właśnie, to jest trochę, tak się nie powinno robić. Współczesny inżynier, informatyk, czyli specjalista od nauk komputerowych, to jest osoba przede wszystkim o bardzo szerokich horyzontach. I tu dbamy u nas w szkole w tej kwestii, żeby nasi inżynierowie, informatycy mieli jak najszersze horyzonty. Żeby znali zarówno Biblię, żeby znali filozofię, żeby nie były im obce nauki humanistyczne. Chociaż oni się czasami uśmiechają, szczególnie Konrad teraz, tak? No bo któż to widział? Ale właśnie szerokość horyzontów polega na tym, że umiecie zarówno programować, jak i znać się na nowoczesnych technologiach z jednej strony, a z drugiej strony zdajecie sobie sprawę, że podstawy cywilizacji europejskiej to jest wiara, to jest kultura, to są rzeczy, które też są nieobce i zauważcie, w tej jednej szkole możecie to pomieścić, bo z wami studiują koledzy, którzy są dziennikarzami, kulturoznawcami i politologami. To jest taki niezwykle istotny element naszej uczelni, że łączymy w jedno różne kierunki. Zresztą to jest taka praktyka znana na Zachodzie, mówiąc o Zachodzie, że na przykład do jakichś takich szczególnych kierunków właśnie wyszukuje się takich ludzi nieraz po studiach takich specyficznych, prawda? Że jakiś jest, nie wiem, antropolog, czasem, prawda, jakiś dendrolog, bo to nie wiadomo, jaka dziedzina jest ważna. Może jeszcze jeden telefon, bardzo prosimy, bo nie mamy drugiej części audycji dzisiaj, proszę bardzo. Halo? Słucham. Szczęść Boże, kto jest z nami? Elżbieta z Mazowieckiego. Jestem mamą nastoletniego chłopca i chciałabym zapytać, czy jest jakaś szansa na przykład utworzenia takiej szkoły średniej, która będzie właśnie już z internatem dla młodzieży takiej, która potem będzie pragnęła studiować na Wyższej Szkoły Medialnej w Toruniu. Ja patrzę tutaj w stronę pani dziekan.
Odpowiadając na to pytanie, no zapewne są takie możliwości, ale znowu odbijamy się tutaj od różnych przepisów prawa i procedur. Szkoły średnie, czyli szkoła edukacja niższego szczebla, to znowu jest podległość pod inne ministerstwa, pod inne ośrodki nadzoru pedagogicznego. Za tym stoi też potężna biurokracja i procedury, czyli podobnie jak z pytaniem pana Marka, czy jest możliwość, na pewno istnieje taka możliwość. Tak, jasne. Tylko... Zatem to jest tak, no to są osoby nieletnie jeszcze, tak. A więc inny wymóg bezpieczeństwa, zupełnie ochrony. Inna kadra musi tak dalej, być tak. Nowe etaty, nowy budynek. Ja sobie nie wyobrażam. Jakbyśmy tworzyli historię drugi raz od nowa taką. No bo trzeba byłoby po prostu zbudować nową szkołę. Na razie, droga pani Elżbieto, mamy wyższą szkołę kultury społeczno-medialnej, Uczelnia Toruńska, która się rozwija, bo powiedzmy to na taką szkołę to nie jest dużo tyle lat istnienia. To jest początek dorobku, prawda? Dokładnie. Patrzmy, jakie mają inne uniwersytety po 500, 600 lat i daj im Boże. Natomiast tutaj jesteśmy w takim wieku jeszcze, no już takim nieprenatalnym, ale w młodym. Chyba odpowiadając pani, na naszej uczelni zapraszamy młodych uczniów na warsztaty, tak jak Konrad mówi, to są warsztaty organizowane właśnie dla gimnazjalistów i licealistów, tak, którzy są zainteresowani tym, co się u nas w szkole dzieje. Serdecznie zapraszamy. Najbliższe warsztaty, kiedy pani dziekan? Już w sierpniu, 23 sierpnia zaczynają się warsztaty młodzieżowe. Zapisy trwają jeszcze, w lipcu są możliwości złożenia kwestionariusza poprzez stronę internetową uczelni. Co więcej, chyba niedługo będziemy również Uniwersytet Młodego Odkrywcy prowadzić, właśnie. Więc to też jest jakaś szansa na to, żeby młodych ludzi w wieku takim właśnie szkolnym, średnioszkolnym, a nawet i wczesnoszkolnym, przysłać tutaj na zajęcia w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Zatem jeszcze powiem, na przykład studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dziennikarstwo informacyjne, sztuka prezenterska, kultura medialna. Mają studenci praktyki w radio i w telewizji. Tak. Słuchajcie, ja mam doświadczenie uczelni rzymskich, bo w innych państwach nie, że dla studenta komunikacji społecznej dotknięcie kamery to było tak, jakby spotkanie, nie wiem, jakbym dotknął rakiety. Ziemia, nie, prawda? Na poligonie. Bo nie byli wpuszczani do żadnego studia. Tam dopiero potem trzeba było sobie załatwiać przez wujków, jakichś znajomych, jakieś staże, czy siąść w studio, zobaczyć, jak się realizuje wiadomości, Room News, tak? Czy tam Newsroom i tak dalej. To w ogóle jest tak, jakby w wielu miejscach trzeba za to płacić. Tak, no oczywiście. To wejście do jakiegoś raju, prawda, cudownego, bo tak te miejsca są ukrywane, nie? Także tam jest jakiś tajny schron, ale po prostu jest, no każda stacja ma tutaj pewną prywatność, jak to wygląda produkowanie programu i tak dalej. A tutaj jest kontakt, obserwacja na żywo, jak pracują dziennikarze, reporterzy. Nawet studenci są zapraszani i mają praktyki konkretne, że dokładnie dotykają kamery, mało tego, mogą składać materiał i wszystkie, potem są... Tak. No to jest spotkanie pierwszego stopnia z mediami. Wszystkie kierunki prowadzone w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej są kierunkami praktycznymi. To jest ten walor, ten wyróżnik naszej uczelni, że studenci praktycznie już od pierwszego roku studiów mają praktyki asystenckie, hospitacyjne, zadaniowe, jest w których mogą właśnie w studiu... Pani na przyrodzie przynosiła banana takiego plastikowego czy pomarańcz, mówiła, to jest banan plastikowy. Oni mogą tego banana dotknąć, ściągnąć skórkę, posmakować, prawda? Tak jest. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ważna specyfika naszej uczelni, że my kładziemy olbrzymi nacisk na działania praktyczne, właśnie na praktykę. Wykłady oczywiście są też ważne, teoria jest też ważna, no ale proszę popatrzeć, studenci muszą coś praktycznego zrobić. Oni muszą coś wykonać. I to, że zaliczył pieczątka. No właśnie. Z Panem Bogiem, czy do widzenia. Ostatnie słowa na zakończenie, pan doktor Grzegorz Osiński. No jeśli mamy podsumować dzisiejszą rozmowę, no to jak widzimy, każdy scenariusz przygotowany wcześniej jest płynny. Mieliśmy rozmawiać nie tylko o inżynierze informatyku, a zeszliśmy na bardzo różne tematy i bardzo dobrze, że zeszliśmy na inne tematy, ponieważ kształcenie inżyniera informatyka, jak Państwo się mogli przekonać, wcale nie jest takie proste. To jest bardzo szeroka problematyka i my na naszej uczelni staramy się korzystać ze wszystkich nowoczesnych
rozwiązań technicznych, programistycznych i społecznych, ale z drugiej strony bardzo dbamy o to, aby no, ani na milimetr nie odpuścić tych fundamentów, tych właściwych wartości wychowawczych. Bo nie mówiliśmy dzisiaj o czymś takim, że szkoła też wychowuje. To jest bardzo ważna rzecz. Dziękuję bardzo. Jednym zdaniem. Tak, pani... króciutko. Chciałam podkreślić, że my kształcimy ludzi, którzy mają umiejętność uczenia się i dostosowywania się do zmieniających się wyzwań świata, w szczególności cyfrowego, w odpowiedzi na potrzeby ludzi. I oczywiście staramy się te potrzeby zaspokajać jak najlepiej i z dobrymi intencjami. Pan inżynier Adam Szalach. No, pytanie jest następujące. Czy absolwenci posiadają te umiejętności? Jeżeli pytanie jest zamknięte, to odpowiedź jest tylko jedna tak. No i kolega tutaj dzisiaj pierwszy raz, kolega student Konrad Poręba. Ja myślę, że generalnie to, jak przygotowuje uczelnia, takie podejście problemowe właśnie, że nie zamykamy się w jakimś szablonie, żeby korzystać tylko z gotowych rozwiązań, tylko staramy się właśnie podchodzić problemowo. Jest jakiś problem, no i trzeba go rozwiązać, tak? Właśnie takie podejście w dzisiejszych czasach jest bardzo, bardzo poszukiwane na rynku pracy, takie podejście. A oprócz tego to, co wymagają pracodawcy w dzisiejszych czasach właśnie od informatyków, programistów, to nie są tylko takie umiejętności twarde właśnie, typowe właśnie programistyczne, czy jakieś taka twarda wiedza techniczna, ale też właśnie umiejętności miękkie. To też życzymy postępów i żeby profesorowie byli zadowoleni ze studentów tutaj naszych. Drodzy Państwo, tyle o dzisiaj na kanwie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Mówiliśmy o kierunku, o takim nowym kierunku od roku na naszej uczelni. Inżynier, informatyk, wiedza i nowoczesność to takie właśnie też tutaj dopełnienie tego właśnie tematu, tego kierunku. Dziękujemy za wszystkie telefony, za udział w naszej audycji. Dziękujemy gościom serdecznie. Pozdrawiamy i mówimy do zobaczenia, bo jeszcze nie jeden raz będziemy mówić o naszej szkole, uczelni.